Witamy serdecznie. 11 dzień protestu. Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec, Aleja Zagłębia Dąbrowskiego. Zebraliśmy się tu, żeby pokazać, że dalej jesteśmy w tym miejscu i nie chcemy tych masztów. Niech maszty runą. Niech maszty runą, żeby ich nie było. I tu jest... Proszę. Nie chcemy tego masztu. A tu jest widok. Odwrócę. Drodzy Państwo, maszt przyjechał, ale my mówimy tak, ten maszt runął. Zobaczcie, niech maszty runą, niech one leżą tak na ziemi, niech one nigdy nie będą postawione. Taki jest nasz dzisiejszy dzień, o czym Wam mówimy i pokazujemy to. Proszę zobaczyć, jaki potężny maszt, który będzie czekał na zamontowanie. A my dalej walczymy, dalej się nie poddajemy i będziemy składać dalsze dokumenty. To, że przyjechało, zostało to przywiezione, że te betony tu przyjechały, to nie znaczy, że my już jesteśmy przegrani. Właśnie, że nie. Tym bardziej nas zmotywowało to do walki. Tym bardziej będziemy walczyli z tym bezprawiem. Tym bardziej będziemy się zbierać, niekoniecznie w tym miejscu i niekoniecznie tutaj, bo możemy inaczej działać i będziemy inaczej działać. Będziemy wymyślać takie sposoby, żeby to poszło, żebyśmy się grupowali i żeby pewne działania nie były tak daremne, że po prostu wszyscy tracą nadzieję w trakcie, kiedy operator już w tym bezprawiu działa. Bo to bezprawie w tej chwili, że oni mogą sobie na to pozwalać, ja chcę to nagrać, ja chcę to pokazać, żebyście zobaczyli. Pokażę całą długość, odwrócę, zobaczcie, tu wszyscy są. Proszę zobaczyć, coś takiego bez naszej zgody, bez naszej wiedzy przywożą, chcą montować, a my dalej stoimy i mówimy nasze stanowisko, że jesteśmy przeciwni. Przeciwni, tu są mieszkańcy, wiadomo, że nie życzę sobie, żeby po prostu chodzić po domach i mówić, że po prostu dzisiaj następny dzień protestu, tylko po prostu to jest informacja taka ogólna, publiczna, kto chce to przychodzi, w każdym bądź razie liczy się to, że my tu po prostu dalej, żeśmy przyszli i pokazujemy Wam, Państwu, drodzy Państwo, jak wygląda maszt, który leży. Niech te maszty runą. Niech one runą. My ich pokonamy. Dlatego ta dedykacja dzisiejszego dnia. Proszę zobaczyć, jak się przygotowali. Zobaczcie, ja to nakręcę, jak sobie przygotowali operatorzy, żeby przyjechał dźwig i zamontował. Zobaczymy, czy rząd polski na to pismo, które złożyłam, czy nam da gwarancję, czy będzie w stanie odpisać na dokumenty, które mieszkańcy Dąbrowy złożyli. Czy na dzień dzisiejszy jest jakieś prawo, które daje nam jakiekolwiek prawa do jakiejkolwiek obrony. Ale my te prawa znajdziemy. My pokazujemy Wam to, co tu się dzieje. I to będę relacjonować na bieżąco. Chociażbym tu miała nawet, gdybym nawet była sama, ale jak widzicie, nie jestem sama, bo tak naprawdę jest wielkie poruszenie w naszych sercach, że tu jesteśmy. I każdemu dziękuję za to, że pomimo tej pogody jednak tu przyszedł. I to nie jest promowanie operatora, to jest po prostu walka. Walka z tym, co robią. I proszę zobaczyć, mamy nowe logo teraz, które pasuje do dnia dzisiejszego. Niech maszty runą. I tak jak na mojej koszulce też, proszę bardzo. Proszę bardzo. I pasuje do dnia dzisiejszego. Pokonani, niech maszty runą. Proszę bardzo. A tutaj jest napis, nie chcemy tego masztu. Nie wiem, czy widać, później dziewczyny to nagrają. W każdym bądź razie
Serdecznie pozdrawiam wszystkich, kto będzie to oglądał i proszę sobie zadać pytanie, ile zrobiliście w swoim mieście, ile zrobiliście dla waszych mieszkańców, dla swoich bliskich, co zrobiliście, jeśli chodzi o wasz teren, czy podejmujecie tą walkę, czy po prostu biernie czekacie i bijecie brawo, że się takie rzeczy dzieją. Ja robię wszystko, żeby to zatrzymać, protestuję i pomimo tej budowy nie poddam się. Będę składać dalsze dokumenty i będziemy monitorować. Będziemy cały czas starali się znaleźć wyjście, starać się rozwiązanie znaleźć. Takie, które da nam merytoryczną odpowiedź na to, że operator będzie musiał, będziemy musieli tak zmienić prawo, że będą musieli nas informować o tego typu inwestycjach. Czyli inwestycja celu publicznego nie będzie w taki sposób budowana, bo się zastawiają jeszcze COVID-em dodatkowo. Jakim COVID-em? Jakim COVID-em? Co to ma w ogóle do rzeczy? Zobaczcie, jakie cuda się tu w ogóle, jakie cyrki się dzieją, że dodają w ogóle takie sformułowania do zapisów, żeby po prostu Polaków w taki sposób, żeby im zapewnić dobrą łączność. My nie potrzebujemy naprawdę tego typu budowli stacji bazowej, bo to jest po prostu, to są betonowe rury, które zastępują co? My chcemy drzewa, my chcemy sadzenia nowych drzew, chcemy zastąpić je właśnie drzewami, przyrodą, naturą. Zabierzcie nam te maszty spod naszych okien, zabierzcie je. My nie chcemy, żeby tutaj coś takiego powstało. Dlatego ten protest i serdecznie witam, teraz przewrócę na drugą stronę. Może się ustawcie w tą stronę, bo nie będziemy pola nagrywać. O! Serdecznie witam każdego. Proszę bardzo. Tutaj, jak widzicie, dalej protest trwa. Policja przyjechała, więc jest zgłoszony. Tak jak mówiłam, zgłoszony został. Wczoraj nie nagrywałam i przedwczoraj miałam spotkanie, też nie mogłam być, ale mieszkańcy byli, ewentualnie jeszcze wrzucimy zaległe zdjęcia z tych dni. I został zgłoszony ponownie, więc tak jak mówię, policja tam, możecie sobie zobaczyć, nie widać ich, pojechali gdzieś dalej, ale są, przejeżdżali, przyjechali, także monitorują i jest zgłoszone, także w urzędzie wiedzą, że dalej po prostu sprzeciw społeczny jest i dokumenty, tak jak mówiłam, zostały złożone też do wojewody, można powiedzieć premier Mateusz Morawiecki też te dokumenty dostanie, tak samo agencja prasowa PAP w Warszawie. Zobaczymy, co odpowiedzą, jaki będzie efekt tego, czy dadzą nam gwarancję rządową, ponieważ mamy 14 dni na odpowiedź i 14 dni, jeśli cokolwiek tu uzbroją, a nie będzie gwarancji, bo kto nam da tą gwarancję, musimy ją mieć, wtedy będziemy ewentualnie dalej pisać. Niech się tym zajmą w Sejmie, niech się zajmą, niech posłowie zrozumieją, że tak naprawdę na piśmie i tylko na piśmie musi być ten sprzeciw po prostu wyrażony. Oni muszą na to odpisać, muszą odpisać bez względu na wszystko. Ciekawa jestem, jaka będzie odpowiedź, ponieważ wylałam wszystkie żale i to, co tutaj w tej chwili się tutaj dzieje w naszym mieście, po prostu musi zostać uwiecznione. W dniu, w którym w ogóle tu od pierwszego dnia, kiedy zaczęli budować, ja tu jestem codziennie na tych łąkach, codziennie będę tutaj przychodzić, a później będziemy ewentualnie już u siebie na naszej ulicy, ponieważ no nie wiem po niedzieli, jaka będzie pogoda i tak jak mówię, jest to nasza, można powiedzieć, nie desperacja, ale siła w tym, że po prostu chcemy zatrzymać tą zabójczą technologię, największy eksperyment w skali ludzkości, więc do przodu, Polacy, nie bójcie się, miejcie odwagę to robić i nie zatrzymujcie się ani na krok. Walczcie o to, żeby operator po prostu, żeby ich wykurzać z tych miejsc, gdzie tak naprawdę są nasze skupiska mieszkań. Ja bardzo bym prosiła tutaj o głos naszego wspaniałego gościa, Halinę, która przyjechała, skąd? Przyjechałaś do nas? Z miejscowości Mysłów, to jest miejscowość koło Myszkowa. 35 km od tego miejsca. Proszę.
Widzicie Państwo, jest zaangażowanie innych miejscowości. Tak jak zawsze, pozdrawiam Tomasza, który widzę, że ogląda transmisję tak samo i wszystkich tych, którzy do tej pory brali udział w tym proteście. Także musicie połączyć, musimy zrobić taką linię, taką siatkę osób, które mają podobną sytuację, żebyśmy ewentualnie pisemnie później połączyli siły. Bo my nie musimy stać w tym samym miejscu, w tym samym czasie tutaj na tym terenie, my możemy to też zdalnie zrobić, możemy po prostu, tylko musimy zacząć współpracować i wszystkie rozwiązania po prostu kierować po prostu do odpowiednich urzędów. I Haniu, powiedz mi, bo ty jesteś osobą waleczną, która tak naprawdę pokaże skalę tego problemu, który my w tej chwili tu mamy. Jeśli na przykład w tych starych zapisach, jak wcześniej, że strony były powiadomione i mogły brać czynny udział, żeby nie doszło do budowy stacji bazowej, a ty byłaś właśnie tą osobą, która doprowadziła do tego, że ten maszt po prostu nie powstał w waszej miejscowości. Udało wam się tą procedurę zatrzymać, ponieważ byłaś stroną w postępowaniu. Jeśli mogłabyś powiedzieć, w jaki sposób, jakie te działania były, że udało ci się poprowadzić tak tą sprawę, że odnieśliście sukces. Mogłabyś to nam wytłumaczyć, od czego zaczęliście, jak ta sytuacja wyglądała u was? Przyjechałam, dlatego ja rozumiem, najpierw powiem, że rozumiem rozgoryczenie pani Marii, bo dokładnie 4 lata temu przerabialiśmy podobną sytuację. Mówię przerabialiśmy, bo ja tu w tej chwili reprezentuję mieszkańców mojej miejscowości. Więc patrząc na mnie, wyobrażajcie sobie, że za mną stoi przeszło 100 ludzi, którzy zorientowali się, że w momencie, kiedy decyduje się o ich własności, o ich ziemi, nagle dowiadują się, że nie mają nic do powiedzenia. Dostają pisma, że inwestycja, budowa masztu ma się dokonać przy ich działkach. Mogą się o tym dowiedzieć naturalnie, mogą się wypowiedzieć, mogą nawet obejrzeć dokumenty, ale kiedy przychodzi podjąć decyzję, nie mają nic do powiedzenia. Nie mogą zadecydować, mimo że jasno deklarowali sprzeciw. Nie życzą sobie masztu, więc no cóż było robić? Zaczęło się tak jak wszędzie, czyli najpierw ludzie coś gadają, plotka. Kiedy dowiadujemy się w gminie, czy to plotka, okazuje się, że jest to brutalna prawda. Więc tak jak i tutaj, no gromadzimy się. No trzeba się najpierw poliszyć. Jedni ludzie nie wiedzą, co to jest. Drudzy się boją. Różne są reakcje. Ale na końcu jednak zawsze przeważa fakt, że zdrowie i życie jest najważniejsze, no to dlaczego mamy się bać? Właściwie zaczęliśmy się gromadzić i dyskutować o tym i stwierdziliśmy, że będziemy walczyć. Po prostu o święte prawo do własności i o zdrowie i życie nasze. Jeszcze dodatkowo, że nikt nas nie bierze pod uwagę, że w państwie demokratycznym jesteśmy nikim. To trzeba jasno powiedzieć. I no, zaczęliśmy szukać pomocy. Okazało się, że wśród prawników można znaleźć pomoc, którzy mogą pomóc nam, jak się rozwieść, ale nie jak nie dopuścić do budowy masztu, proszę Państwa. Takie są realia i to przeraża. Więc zaczęliśmy szukać po internecie, czy ktoś inny ma jeszcze takie problemy. W pierwszej kolejności natrafiłam na takich młodych chłopaków spod Kielc. Nie wiem, czy dobrze wymówię miejscowość Sadowie. Sadowie. Koło Kielc. Tak. I tam młody chłopak, ja nie chcę zdradzać jego namiarów, bo może sobie nie życzy, ale przez 1,5 godziny rozmawiał ze mną i mi pomagał po prostu co zrobić. No, byłam przerażona. Bo skala tego mnie przerastała zwyczajnie.
ale powiedział, żeby walczyć. Mówi, że jesteśmy o tyle jeszcze w lepszej sytuacji, że u nas jeszcze nie ma betonu. I powiedział, niech pani walczy. Mówi, ale niech się pani policzy, ilu za panią stanie. Bardzo mądry chłopak. I ja wtedy właśnie, jeszcze wtedy mi podał do pani Marii telefon. Zlokalizowano panią Marię. Ja zadzwoniłam do pani Marii. Pani Maria nie przyjęła i wyjaśniła mi. To już później poszło, że dalej już się rozbiło o pana Gelzoka. I wtedy no nagle się okazało, że nikt z władz lokalnych nie stoi po naszej stronie, a raczej przeciwnie. Zatem mieliśmy przeciwko sobie odpowiednio wszystkie władze lokalne. No dzisiaj już wiemy, kto, jak, kiedy się zachował. Dla jednych, dla mieszkańców wielu jest to powód do dumy, a dla innych jest to hańba i wstyd, poruta, obciach. Więc ja zaprosiłam do siebie pana Gelzoka. Powiedziałam, że go adoptuję, tylko niech mi pomoże. Bo po prostu to już była desperacja. Pan Gelzok przyjechał i nam pomógł. Ponieważ sprawa już była na tyle poważna, że już musieliśmy oddać sprawę do sądu. Bo mimo, że odwołaliśmy się do SKO, to SKO po prostu uwaliło wszystko, wszystkie nasze skargi. Bo dlaczego? Bo operator powiedział, że inwestycja jest bezpieczna, w związku z tym jest bezpieczna. Taka jest linia melodyczna. Tak jak zawsze właśnie mówi. Tak zawsze mówi, że jest bezpieczna. Tak. I przegraliśmy tę sprawę bez KO. Ale no przecież jak się nie zgadzamy, możemy się odwołać. I w tym momencie zawsze, zazwyczaj mieszkańcy się już boją do sądu iść. Ja nie byłam wówczas stroną. I znalazłam odważne, dzielne panie, które były stronami. I te panie odważyły się oddać sprawę do sądu. Pan Gelzow nam napisał takie pismo procesowe na szachmat. I również, że wygraliśmy w sądzie. Brawo. Super. Brawo. Słyszycie państwo? Brawo. Słuchajcie, mieszkańcy, ale pani Hania miała za sobą ludzi. Tak, a tu was nie widać. Nie widać właśnie tych okolicznych mieszkańców, którzy się będziecie prażyć. Przekonacie się, co to znaczy, bo ja mieszkam koło samego szpitala, jestem obłożona antenami i co drugą noc mam nieprzespaną. Zobaczycie, co to znaczy mieć tak blisko antenę. Chciałam jeszcze powiedzieć, że jak wygraliście? Jak wygraliśmy, jeszcze sprawa nie jest przesądzona, ponieważ prawo w trakcie naszej walki zmieniło się na naszą niekorzyść. Tak się dziwnie, zaskakująco zdarza, że prawo zmienia się zawsze na korzyść operatorów. O, żebyście państwo nie myśleli, że nie informowaliśmy posłów. Informowaliśmy, zrobiliśmy pismo, w którym przedstawiliśmy wszelkie możliwe dowody, które mieliśmy dostępne na temat szkodliwości masztów. Więc jestem zdumiona, że z lekką ręką, mimo tych pism, oni potrafili zagłosować za tą ustawą tam w lipcu 2019. Jestem zdumiona i oni nie ponoszą żadnej odpowiedzialności. Bez żadnych badań, bez żadnych dowodów, oni po prostu na słowo, wierząc komuś, przegłosowali. Nacisnęli te guziki i oni nie mają żadnych konsekwencji z tego tytułu, a ja wraz z mieszkańcami od 4 lat dobijamy się po urzędach, po sądach, tracimy nasze siły, czas, pieniądze to jest, wiecie, pieniądze to jest nic, ale po prostu to są czas, to jest stres. To jest zabieganie. Moglibyśmy poświęcić ten czas kosztem ważniejszych spraw. Mamy rodziny, każdy ma pracę. To są nasze rezygnacje z wielu różnych, że tak powiem, dóbr luksusowych, tak? Czas, odpoczynek. Nie mamy wakacji.
bo nigdy nie wiadomo, jakie pismo przyjdzie. Żyjemy po prostu tak na minie każdego dnia. Teraz już nie dostaniesz pisma, bo już nie zawiadamiają. Sytuacja jest na chwilę obecną taka, że pomimo wygranej w sądzie, operator sobie dworuje z nas i nie odpowiada na wyroki sądu, które nakazał im odpowiedzieć sąd na nasze pytania. Nawet jest w wyroku, pomimo że nie byłam stroną, ale wstawiłam się na rozprawę. W tym czasie covidowym, kiedy można było się na rozprawę wstawić tylko w liczbie 4 sztuk. Więc policzyliśmy się do optymalnie, jak jest korzystnie. Więc pan Gerzog, tak? Panią Marię wzięłam, siebie zabrałam i jeszcze jedną panią. Uznałyśmy, że taki kwartet jest optymalny. I pomimo, że nie byłam stroną, to sędzia się zapytał, co ja robię na tej rozprawie. Więc ja po prostu wyraziłam moje zdanie, mój bunt i po prostu sędzia mimo wszystko uwzględnił w wyroku moje nazwisko. I tam jest również tych pań i stron i ludzi, którzy mi się tam wtedy podpisali za sprzeciwem. I tam jest takie, że my żądamy, my nie prosimy. My żądamy, tak. My żądamy, my też żądamy teraz. My żądamy i tam jeszcze pan Gerzog dodał swoje tam odnośnie tych marszów, już merytorycznie, tutaj bardzo technicznie, ale my, jako kobiety, jako matki, żądamy zapewnienia, aby absolutnie wykluczyć, że po postawieniu tego masztu, po uruchomieniu go, nie zapadniemy na nowotwory i na inne choroby niediagnozowalne niż przez medycynę dzisiaj, prawda? I to jest uwzględnione w tym wyroku, on jest prawomocny, bo się nawet operator nie odwołał od niego. Brawo! Brawo! Da się. Że da się. Da się. Da się. No ale niestety to musi być tak samo jakieś zainteresowanie mieszkańców, bo jeżeli będzie taka bierność, bo tak, to taki tak, będzie wyrok. Tak, to prawda. Niestety. Jest u nas jest, bo my właściwie walczymy jako kobiety, tak jak tutaj. Tak. To nie jest przypadek, że tutaj są kobiety, że to są dzielne niewiasty. Ja w mojej miejscowości również mam takie panie. U nas, my już przekroczyłyśmy jakąś taką linię demarkacyjną strachu. Że po prostu u nas się już, jak rozmawiamy między sobą i się spotykamy, to u nas jest już, do mnie już panie mówią, ale proszę panią, ani kroku w tył, tak? Ja mówię, tak. Nawet pół kroku nie ma. Druga pani mówi, za daleko żeśmy zaszły, żeby się cofnąć. Oczywiście. Rozumiecie? Dokładnie. I na chwilę obecną doprowadziłyśmy operatora do sytuacji, że właściwie starosta nie dał pozwolenia na budowę, bo naciskałyśmy pismami, że po prostu my to obserwujemy, monitorujemy i tutaj nie będzie ściemy, bo my wychwycimy wszystko. Bo myśmy się nastawiły na zasadzie tak, jak jest u Newtona. Jest akcja, jest reakcja. I my się każdej sytuacji będziemy czepiać. Nie wypuścimy żadnego argumentu, nie odpuścimy żadnej sytuacji. Jeżeli nie będzie akcji, my ją wywołujemy. My robimy reakcję, żeby była akcja, zawsze. I nie daliśmy spokoju i jest wszystko na pismach. My już nigdzie nie dzwonimy, nie telefonujemy. U nas już nic nie ma na gębę. Jest wszystko na pismach. Mam dwa pękate segregatory tego. To nie są jakieś pisemka takie czy zdaniowe. Tam są zawsze merytoryczne, bo my się też szkolimy na tym, co robi pan prezes Gerzog. Ten człowiek to jest tytaniczna praca. Tego człowieka trzeba czytać. Widzieliście jego posturę, nie? To nie jest brawo. Brawo dla pana Zbigniewa. To nie jest. Brawo dla Zbigniewa. Ale tym się nie należy sugerować. To jest tytan, ale człowiek. Ma mocny głos. Tytan pracy, ponieważ ten pan się nie chwali. Tak. Ale to trzeba jasno powiedzieć, że wyroki w
wszystkie wyroki, które on wygrywa, my się na tych wyrokach szkolimy. Każdy wyrok, który gdzieś tam po Polsce jest wygrywany przez pana Gelzoka, tam za nim stoją iluś ludzi i te wyroki są pro publico bono. My możemy się dzięki temu jeszcze bronić, bo później w wyrokach sędziowie powołują się na te wyroki. Jest już pewna linia. I już się nie da tego negować, nawet jeśli sobie panowie posłowie zmieniają prawo i ministrowie te swoje rozporządzenia, prawda, gdzieś ustalają przez osoby niekompetentne, jak się okazuje. I właśnie pan Gelzok cały czas to ujawnia wszystko. Gdzieś tak się zawsze im niefortunnie składa, że on ich na czas zdemaskuje. To jest niesamowite, że... I zawsze... dlatego... No co można jeszcze powiedzieć? Trzeba wspierać pana Gelzoka, bo widzicie, jakie są ataki na niego, więc to tylko pokazuje, że on jest prawdziwy. Ja się go boję. Tak. Boję się. I... Jest... nie rozumiem tutaj bierności mieszkańców Dąbrowy Górniczej. Ich tu nie ma. Zastanawiam się tutaj nad takim faktem. Rozważcie to, co ja teraz powiem. Bo macie naćkane tych masztów tak wokoło. Tak. I wy myślicie, że to jest przypadkiem, że macie tą onkologię tutaj. Po prostu sobie czwórkami do niej będziecie za chwileczkę maszerować, albo już maszerujecie. Tak się z domu pakujecie wprost do szpitala, tylko się zastanówcie, dlaczego to się tak dzieje. Jeżeli nie chcecie tego robić dla siebie, to zróbcie to chociaż dla tych biednych swoich dzieci, które nie są niczemu winne i jeszcze nic nie rozumieją. Tu są zawsze emocje. Tutaj już nie można być jak delikatna gęś, bo tutaj chodzi o zdrowie i życie naszych dzieci, naszych najbliższych. I tu przede wszystkim chodzi też o nasze święte prawo do własności. Ja zadałam pytanie do starosty, do naczelnika, bo teraz jest ta ustawa, że można te 70 m2 budynek sobie postawić na zwykłe zgłoszenie, tak? Tak. Ja zadałam pytanie, czy kiedy ten masz stanie u nas, czy ja będę mogła sobie tam postawić? Tak, w majestacie prawa oczywiście. Ale jak zadałam pytanie, a czy zachoruję na nowotwór albo inne choroby, jak postawią ten maszt, to odpowiedział mi naczelnik, że to nie jest w jego gestii odpowiedzieć na to pytanie. Ja mówię, chwileczkę proszę pana. Tak, ale w jego gestii jest to, wydać pozwolenie. Tak, no tak, popatrzcie się, jakież tu jest. Rozumiecie państwo? Zakłamanie. Mało tego, to powiem wam jeszcze jedną sprawę, bo ci operatorzy, zauważcie, że jest zawsze taka, taką gadkę mają, że 500 metrów to jest, jak to? Bezpieczna odległość, nie wpływająca znacząco potencjalnie, być może zawsze, niekiedy, tak często, może być może na pewno nieprawda, prawda? Te takie określenia mają, że 500 metrów tak, nie ma. Więc u nas mówią, że jak to jest oddalone od najbliższych domów z 500 metrów, Maria, to jesteśmy chronieni, tak? A wy jak macie nad głowami, to macie, to jest taraka taka, że jesteście w jakimś ile tu jest 500 parasolu. Nie, to jest, nawet nie ma 100 metrów, nie ma 100 metrów no, nawet. Dobrze, to u nas jest, że ten, a jak jest nad, wy macie nad głowami tam na tych wieżowcach, to wy jesteście w jakimś przedziwnym parasolu ochronnym, grzybku, że was to chroni z kolei, tak? Tak, myślą. Jak jest najbliżej, to jest taka narracja, a jak jest daleko, to jest taka. Tak. No. Tak jesteśmy rolowani po prostu. Bo to przeklona, nie? Z każdej strony, ale ja to się dziwię panom posłom, którzy się zachowują, jakby mieszkali w ogóle i żyli na Księżycu, nie na tej ziemi, między tymi tak, między tymi masztami. Przecież ich to tak samo dotyczy, mają rodzinę, no chociaż w Sejmie ponoć tak mają wszystko wyciszone, tam nie dochodzi takie napromieniowanie. Wczoraj miałam okazję sobie sprawdzić miernikiem, także promieniowanie było w normach bezpiecznych, także nie wzrastało w ogóle. Przeszłam naokoło i nie wzrastało, także wiedzą co robią. Siebie chroń, a o innych się nie martw, tak? Bo jak podniesie normy stukrotnie, tak. Jak stukrotnie podniesie normy, no to trudno, żeby to, cóż to by musiał być za miernik teraz, trzeba było teraz odpowiednie mierniki wyprodukować. Tak.
A poza tym, no to jest bariera nieprzekraczalna już teraz, no to... Wszystko bezpieczne. Znaczy ma być ta norma biologiczna, ta bezpieczna, o czym po prostu to powinno być poruszone, żebyśmy po prostu mieli, bo wiadomo, że tego typu badań nie mamy dokumentów, żeby stwierdzić, do jakiego poziomu można mieć tą normę właśnie bezpieczną, żeby nie narażać naszego zdrowia i życia. Czyli poszła norma do góry bez żadnych badań, do których powinni po prostu na pewnym etapie to zatrzymać. Czyli jeśli robimy pomiary i ten wskaźnik jest już na tym najwyższym, jest czerwona lampka się świeci, ona się tu wszędzie świeciła. Mieliśmy 1 800 000 mikrowatów na metr kwadratowy tutaj, w tym miejscu, gdzie tu stawiają maszt. To sobie proszę wyobrazić, a jeszcze nie ma masztów w trakcie, kiedy, bo to jest też pulsacyjnie, raz jest mniej, raz jest więcej. Tylko że w Sejmie taki pomiar mi nie wyszedł. Pomimo, że tam było tak dużo operatorów, tyle, bo było akurat, mieliśmy konferencję, mikrofonów, które były wyłączone i nawet nie mogliśmy live'a zrobić, ponieważ one były z kabla. Także oni mają tam przygotowane tak, żeby było bezpieczniej, żeby mieli to po prostu ten dźwięk taki prawidłowy i pomimo tego nie wzrastało na mierniku w ogóle to promieniowanie. Czyli mają rozwiązania, dlaczego my jako Polacy nie mamy takich rozwiązań, jak oni mają. Dlatego ja, tak jak powiedziałam, to dla nich dedykuję to rozwiązanie. Niech oni się piersi ugrillują, usmażą i wtedy dopiero powiedzą, na nich niech się sprawdzi ta technologia i dopiero Polakom to serwują, to co mi tutaj w tej chwili przywieźli. Także niech te maszty runą, a ty, Haniu, kontynuuj dalsze nauki merytoryczne. Bo ktoś nam zarzuci, że my sobie tutaj tak opowiadamy tylko, prawda? Tak. No to co najlepiej wychodzi na tych właśnie pismach, które prezes Gelzog z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Prawo do Życia, ta korespondencja, którą on prowadzi, a to z Ministerstwem Zdrowia, a to cyfryzacji, a to środowiska, a to z premierem, to jest po prostu... Wiecie co, na jednego człowieka jest aż nie do wiary. Ale tak, zapytał więc pan prezes Gelzog, kto jest odpowiedzialny w Ministerstwie Zdrowia za projekt rozporządzenia tego podnoszącego 100-krotnie te normy. Słuchajcie państwo, no to będzie hit. Bo to nie się już przewija, ale to nie wiem, to żeby się tak dobitnie doszło do was. Czytaj. I to jest odpowiedź z Ministerstwa Zdrowia. Osobami odpowiedzialnymi w Ministerstwie Zdrowia za projekt rozporządzenia, w tym za przygotowanie raportu z konsultacji, byli, uwaga, pani Józefa Szczurek-Żelazko, sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, z zawodu, uwaga, pielęgniarka. Słyszycie to państwo? To jest żenujące. Kolejna pani, Justyna Mieszalska, dyrektor Departamentu Zdrowia Publicznego, wykształcenie prawnicze, radca prawny. Więc nie żaden, nie żadna osoba, profesor z Instytutu na przykład Medycyny Pracy, czy z właściwych takich instytucji. Żaden naukowiec. Tak. Nie, radca prawny. Ten, który mógłby panią rozwieść albo zjeść. Tak. Albo zjeść. Tak. Mamy 5% baterii, także kolejny musimy się pospieszyć. Człowiek to jest pan Wojciech Skwers. Skwers. Opiekun merytoryczny projektu Departamentu Zdrowia Publicznego, fizyk. Więc proszę państwa, to tak. I oni nie to, że podnieśli dwukrotnie, dziesięciokrotnie, tak, tylko stukrotnie. To tak jakby dzisiaj 10 w skali Beauforta to był tajfun prawie, tak, prawda? Tak. Nie? A oni to tak zrobili, że to jest wicherek. Wicherek już, tak, wiem, unosi się pionowo. No. Zefirek. Tak. No co tam? Już nie zdążymy, nie. Chyba że na twój mamo telefon, bo ja... Tak? No to dobrze, to dzisiejszy okrzyk dzisiejszego dnia, ja już tu przełączę, wszyscy staniemy razem, żeby mi nie wyłączyło telefonu. Niech maszty runą! Niech maszty runą! Niech maszty runą! Runą! Nie chcemy ich. Nie chcemy ich. A on w domu, gdzie 5 to jest...
jak to? Jak to było? W sanatorium, żeby babcie sobie do wnuczków dzwoniły, to trzeba im przy sanatorium. Kończymy. Zapraszamy na dzień jutrzejszy. To jest groźne. Pozdrawiamy serdecznie.